Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Krzysztof i w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak montuję chińskie zamki w moim polskim laserze. A jeżeli takie odcinki Wam się podobają, to oczywiście zapraszam do komentowania i do subskrybowania mojego kanału. Dzięki temu będziecie cały czas na bieżąco. Bierzemy się do roboty. No to może w przyszłym tygodniu będzie. Chciałem Wam zrobić szybki odcinek, jak zamontować takie zawiasy. Ja wiem, wymiary są, ale no, chińskie życie nauczyło mnie, że trzeba troszeczkę poczekać i zobaczyć w rzeczywistości, jakie wymiary wychodzą. Tam też pracują tylko ludzie. Dobra, czekamy. Z tego co wiem, paczka w Belgii, także powinna dotrzeć do mnie no za kilka dni, także wleci odcineczek. Do zobaczenia, cześć. A few moments later. Takie oto zameczki, długo oczekiwane zresztą. A więc, żeby nie przedłużać, zaczynamy. Długo myślałem, jak to tutaj osadzić. Czy tak? No to ja jestem tutaj twórcą tego lasera, więc ja tutaj decyduję, tak? Ten mechanizm jest tutaj w ten sposób. Zachodzi. Musi zajść, powiedzmy, no. No gdzieś tam by było ok. Tutaj 4,5 cm. Myślę, że będzie dobrze. Najpierw sobie natrasuję po całości. A potem będziemy myśleć, co dalej. Tutaj po boku damy 10 cm. I tutaj 10 cm. Myślę, że to spokojnie wystarczy. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu, nie? Na szczęście jest to blacha. Zawsze można to, że tak powiem, po raz kolejny poprawić. A zresztą te zawiasy mają bardzo duże pole regulacji, także jeżeli ktoś z Was się zastanawia. W ogóle powiem Wam szczerze, że w Polsce nie ma dystrybutora takich zawiasów, bynajmniej ja nie znalazłem. Tutaj w Chinach, tutaj na AliExpressie 17 zł za sztukę wyszło. Całkiem przystępnie, myślę. Słabo. Mocno to przejechało, zobaczymy. Dobrze. Te wszystkie takie, gdzie wyjechałem szlifierką, to wszystko się zaszpachluje. Ponapawa. Kiedyś Wam zrobię osobny odcinek, jak wygląda maszyna taka prawdziwa z Chin. Także moje polskie wykonanie na pewno będzie dużo lepsze.
Powiem wam, że nagrywanie i praca to troszeczkę jeszcze dla mnie skomplikowana. Skomplikowana rzecz. Miejsca jest dużo. Już jest ok. Przeszlifujemy już blachę. Na gotowo. Chodzi mi o te takie wybuchłe odkształcenia podczas spawania. Jak już robię, to robię tak pod wstępne krycie podkładem, nie? Także jest elegancko. Zamontujmy więc zawias i zobaczmy, jak to się będzie zachowywało już na miejscu. Tylko teraz tak. Jak ja bym to chciał. Raczej chyba tyk i w dół, nie? Tak bym chciał. Są takie dwie zapadki. Można ją obracać dowolnie i wtedy będzie się albo na dół otwierał, albo na górę. Wszystko to. Więc to zostawmy, że to jest zamknięte w tym momencie. Ale poczekaj. A kto to skręci? Tylko chwilowo. Załóżmy, że to jest. Powiem wam szczerze, że zmontowanie tego nie należy do najprostszych czynności ze względu na to, że tutaj ten czpień się chowa do środka. Trzeba to robić tak, wiecie, trochę. Oślep. No już jest. Słuchajcie, coś działa. Co mnie cieszy. Dobra, przechodzimy na drugi zawias. Polecam, zróbcie sobie taki stół. Albo kupcie u Antoni Białkowski, znajdziecie go na forum ślusarskie na Facebooku. Myślę, że to jedyne miejsce, gdzie warto kupić taki stół. A niedługo zrobię osobny odcinek na temat takich stołów. I zobaczcie, znaczy nie za bardzo widzicie, teraz ten zawias w dół nie chce iść, tylko w górę, bo jest analogicznie odwrócony, więc zaraz pokażę wam chińską myśl techniczną, która czasami naprawdę mnie pozytywnie zaskakuje. Tak samo jak w tym przypadku. Panie, to nie działa.
i tak nie liczę na to, że to będzie od razu te zawiasy, że będą od razu, że tak powiem, idealnie pasować. W sensie, że ta odległość tutaj będzie dobra. Ale myślę, że się doreguluje. Dobra, teraz tą zapadkę. Trzeba przytrzymać i obrócić ją w ten sposób. I teraz tylko zawias działa w dół. A nawet na pół. Jeszcze przesuniemy w ten sposób. I znowu na oślep śruba. Tu się trzpień chowa. I pyk. To idziemy mierzyć. Zabierzemy się za przymierzenie. Wiadomo, że to wszystko to jest do dopracowania. O, szczerze to. No. No i wygląda bardzo ładnie. Podoba mi się. Jest to wygodne rozwiązanie. Ten kątownik to jest trójka. Cieńszej nie było. Chciałem gorąco walcowany koniecznie. Dlatego też ta odległość, o której mówiłem, będzie musiała zostać odgięta. Nie chcę tego odginać ręką, to byłoby najprostsze rozwiązanie, tylko chcę tu zrobić coś w cudzysłowie ładniejszego. Tu jest jeszcze taka uszczelka, taka gumowa, ona jest dość gruba, powiedzmy no ze 3 mm miała, ścisnąłem ją śrubami do 2 mm. A jak zastosuję tutaj uszczelkę wyciętą laserem z jakiejś cieńszej gumy? Myślę, że to zda egzamin. Już działa, tam się wyruszało. Te szczeliny, jak w samochodzie, są wszystkie do ustalenia, czyli tutaj na dole pójdzie tutaj na dole jakaś tulejka na te trzpienie i będzie ok. Dobra, zabieramy się teraz za to. Tu muszę dorobić trzpienie. Pokażę wam, jak to robię. Przechodzimy do kolejnego punktu. Trasujemy. Sprawdzam, czy nie jest na spawie i...
tutaj również. 10. Cyk. Dokładnie to. Po 10 cm. Tak już się przyjęło. Po 10, po 10. Tu kontrolnie widzę, gdzie zamek wyjdzie. Sprawdźmy to jeszcze. Na pewniaka. Idzie dobrze. Szablony wycinam na ploterze do ploter z nożem wyleczonym do papieru. Do kartonu. Papier to trochę nieprofesjonalne w tej branży. Dobra, wycinamy. Najbardziej na razie tak mnie zastanawia jedna taka rzecz, powiem wam szczerze, jak zrobić, znaczy inaczej, może nie jak zrobić, tylko czy będą widoczne te moje wszystkie ślady po szlifierce. Oczywiście dam podkład epoksydowy, zrobię o tym osobny odcinek, dam podkład epoksydowy, damy tutaj podkład, nie podkład, potem przeszlifujemy to z pomocą takiego pudru kontrolnego. Nie jestem lakiernikiem, więc do końca nie wiem, jak to się nazywa, ale chyba tak, puder kontrolny. Za pomocą pudru kontrolnego będziemy sprawdzać, gdzie są jakieś wgniecenia i tak dalej, ale chodzi mi o takie drobniejsze rysy. Staram się być dokładny, ale czy tak dużej powierzchni, no dla mnie to jest duża powierzchnia do pomalowania taki laser. I się zastanawiam po prostu, czy przy takiej dużej powierzchni ja będzie mi się chciało wyprowadzać te wszystkie rysy, nie? Kolega lakiernik gwarantuje mi, że po podkładzie epoksydowym te rysy zostaną wypełnione. Jakoś wstępnie. Zobaczymy. No ja mu ufam, bo chłopak dużo maluje. Pozdrawiam cię, Łukasz. Także myślę, że
pewno by mnie nie okłamał. No. Także zobaczymy cały czas, jak mi to wyjdzie. Cały czas tylko generalnie o tym myślę, o tym malowaniu, bo tak myślę, że z innych rzeczy, jak mnie jakieś zaskoczą, akurat musiała tam pójść. Myślę, że z jedynych rzeczy, które mnie może zaskoczyć, to tylko to, jak to dobrze pomalować. Wiecie, tutaj też cudów nie oczekuję, że to będzie jakoś tam jak na samochodzie, tak? Marzyła mi się farba strukturalna. Ktoś z Was komentował, żeby dać w proszek, żeby to rzucić w proszek. Rozmawiałem z człowiekiem z malarni proszkowej i powiedział mi, że niestety, ale potrzebowałbym jakiś porządną szpachel do malowania proszkowego pod proszek. Ale nie wiem, no, gościu malarnia ma z 12 lat i powiedział mi, że po prostu on nie gwarantuje, że taka szpachla, nawet dedykowana, że wytrzyma, prawda? Powiedział mi, że on tam ma 200 stopni w piecu. Powiedział mi, że malowanie takiego lasera, pokazywałem mu zdjęcia, nie powinno przekroczyć 500 zł. Co uważam oczywiście za dobrą cenę. Tylko mówię, problem tego podkładu, nie, pod malowanie proszkowe. Ponieważ, wiecie, to jest blacha. Podczas spawania mi ją troszeczkę poszmaciło. Tam gdzieś wygięło, tam gdzieś podgięło. Ja to wszystko będę chciał oczywiście wyprowadzić. No nie mam niczym innym jak szpachlą. Znaczy, no, większe wgłębienia to gdzieś tam, że tak nazwę w cudzysłowie, wyklepię, ale takie jakieś tam, tak jak no już trochę stoi, powiedzmy, miesiąc czasu stoi laser i już widzę, że troszeczkę go zaczyna ruda brać. No. Powiem Wam, sama przyjemność te zawiasy składać. Jak już się obcykało, jak one tutaj pracują, bo tu jest naprawdę mnóstwo opcji regulacji, to naprawdę sama przyjemność pracy przy tych zawiasach. Co ja z tymi zawiasami? Przy tych zamkach. Tak więc wracając do malowania proszkowego tej konstrukcji, no to raczej myślę, że się nie skuszę. Poza tym jest inny tutaj problem. Problem natury logistycznej. Ponieważ w całym moim warsztacie, tu jest 120 metrów, tu jest jedno pomieszczenie, jest drugie, trzecie i czwarte. Cały mój warsztat ma drzwi szerokie na 123 cm, wszędzie porobione. Co oczywiście jest ok, tylko że wszystkie drzwi wewnętrzne na 123, a wszystkie drzwi zewnętrzne to 95 cm. A laser w najmniejszym, najwęższym punkcie ma jakieś 1,15 m. Także nie wyjadę z nim stąd. Plany są, żeby tutaj zrobić większy otwór, ponieważ tam jest brama garażowa i tak będzie zrobione. Ale to nie będzie zrobione w tym roku. Dobra, chodźcie, zobaczymy, jak to działa. No to teraz, moi drodzy, chwila prawdy. Moment, którego z reguły nie lubię. Bo zawsze wychodzi. Lux, jakby to powiedział majster. Cyk. Fu. Działa elegancko. Działa. Także słuchajcie, zapraszam Was serdecznie do subskrypcji mojego kanału. Pamiętajcie o dzwoneczku, łapka w górę. Dajcie komentarz na temat tego, co pominąłem, co byście jeszcze chcieli ode mnie usłyszeć. Chętnie dzielę się wiedzą. Zapraszam do komentowania raz jeszcze i trzymajcie się. Do następnego. Cześć.